czym żyje szkoła? Jak wspierać wszystkich uczniów i uczennice? Jak budować dobre relacje w szkole? Jak być uważnym na swoje potrzeby? Jak pracować łatwiej i skuteczniej? Dołącz do Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości. Witam serdecznie. Na wydarzenie jest nagrywane, tak jak pojawiła się informacja na górze ekranu. Witamy serdecznie na pierwszym webinarium w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej w CEO. Damy sobie jeszcze chwilę, myślę minutę lub dwie, żeby wszyscy zdążyli się zalogować, tym bardziej, że jak się okazuje, ja dokonałam feralnego błędu i przesłałam Państwu link dla prezenterów zamiast dla uczestników, ale błąd został już naprawiony, więc mam nadzieję, że wszyscy się odnajdziemy. Ale damy sobie w związku z tym jeszcze tak minutę na to, żeby się wszyscy zalogowali. Widzę, że część z Państwa już się wita na czacie, więc witam również serdecznie. Siema, Nowice Śląskie. Co my tu dalej mamy? Mińsk Mazowiecki, dzień dobry, witamy serdecznie. Chmielnik. I bardzo wiele innych osób, które nie podały miejsca, ale również się witają, więc my się również witamy. A wy dziewczyny skąd się łączycie? My skąd się łączymy? No w sensie ja dzisiaj nadaję na przykład z Poznania, jak już tutaj ludzie piszą. No, ja tradycyjnie z Warszawy, to tutaj nie ma żadnych niespodzianek, jeśli o to chodzi. No, ja wyjątkowo z Krosna, gdzie prowadzę szkolenie, a zwykle z Wrocławia, więc Trzebnica jest mi na co dzień bliższa. Bardzo bliska. Mamy 28 osób, jest godzina 17.32. Zaczniemy taką krótką prezentacją wprowadzającą z mojej strony i w tym czasie będziemy jeszcze, damy chwilę osobom łączącym się, żeby do nas dołączyły. To będzie taka krótka prezentacja rozbiegowa. Więc witam Państwa serdecznie raz jeszcze. Przepraszam za błąd z linkiem. No i mam nadzieję, że będą Państwo dobrze się bawić na naszych webinariach z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej. Dzisiaj zaczynamy pierwszym webinarium, jutro i pojutrze mamy dwa kolejne. Ale na początek chciałabym dwa słowa powiedzieć Państwu o tym, czym jest Centrum Edukacji Obywatelskiej dla tych z Państwa, którzy być może o nas nie słyszeli, chociaż podejrzewam, że ogromna większość z Państwa bardzo dobrze nas zna. Ale dwa słowa dla tych, którzy być może są po raz pierwszy. Dwa słowa o tym, czym jest Tydzień Edukacji Globalnej, no i na samym końcu dwa albo nawet trzy słowa o tym, kim są nasze dzisiejsze wspaniałe prelegentki. Centrum Edukacji Obywatelskiej, jak pewnie wielu z Państwa wie, to jest największa w Polsce organizacja pożytku publicznego, która zajmuje się edukacją. W liczbach wygląda to w ten sposób, że rocznie wspieramy około 40 tysięcy nauczycieli oraz dyrektorów z prawie 10 tysięcy szkół z całej Polski. I naszym takim głównym zadaniem jest oferowanie pomocy nauczycielom w podejmowaniu ważnych społecznie tematów oraz pokazywanie nowych metod nauczania. I pracujemy w takich sześciu obszarach. Część z Państwa bardzo możliwe, że te obszary dobrze zna i w nich uczestniczy. Dzisiaj znajdujemy się w obszarze odpowiadań na globalne wyzwania, którego częścią jest właśnie Tydzień Edukacji Globalnej. I w ramach obszaru odpowiadań na globalne wyzwania my przede wszystkim proponujemy różnego rodzaju programy i działalności edukacyjne dotyczące edukacji globalnej i ekologicznej, które kierujemy przede wszystkim do nauczycieli i nauczycielek, ale też uczniów i uczennic. I staramy się przede wszystkim kształtować taką aktywną postawę zainteresowania globalnymi wyzwaniami, no i rozumienia różnego rodzaju globalnych współzależności we współczesnym świecie. I takim jednym z najważniejszych w ogóle wydarzeń w ramach tego obszaru odpowiadań na globalne wyzwania jest właśnie Tydzień Edukacji Globalnej, który obchodzimy w Centrum Edukacji Obywatelskiej co roku. Tydzień Edukacji Globalnej to jest takie wydarzenie, które ma właśnie przede wszystkim wspierać edukację globalną poprzez pokazywanie różnego rodzaju współzależności i złożoności świata w ogólności, a także, a być może nawet przede wszystkim, podejmowanie działania. W tym roku hasłem Tygodnia Edukacji Globalnej jest Działajmy dla planety, co podkreśla tą rolę wspólnoty i zaangażowania każdego z nas w działania na rzecz naszej planety Ziemi. My w tym roku oferujemy w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej trzy webinaria.
Ale to, co ważne, te webinaria są jednocześnie początkiem takiego szerszego cyklu, który właśnie inaugurujemy po raz pierwszy w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jest to cykl zwany Klubem Globalnej Szkoły. Klub Globalnej Szkoły w zamiarze naszym to ma być taki cykl roczny spotkań, które dotyczą zaawansowanej edukacji globalnej. A więc przede wszystkim chcemy, żeby to były takie spotkania dla osób, które mają już jakąś styczność z edukacją globalną i chciałyby w jakiś sposób ten temat poszerzyć, dotykając różnych bieżących, ważnych bieżąco tematów. To będą spotkania z jednej strony webinaria, takie jak dzisiaj, czy jutro i pojutrze, a z drugiej strony też takie bardziej interaktywne warsztaty online z różnymi ekspertkami i ekspertami, które będą rozłożone na cały rok. Zaczynamy właśnie webinariami w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej dzisiaj i przez najbliższe dwa dni, a następne spotkania będą w grudniu i w styczniu. Więc zachęcamy Państwa do tego, żeby śledzić stronę przede wszystkim Klubu Globalnej Szkoły, którą tutaj można sobie zeskanować tym pięknym kodem kreskowym i śledzić, monitorować, kiedy będą pojawiać się kolejne wydarzenia, jeżeli są Państwo zainteresowani właśnie taką bardziej zaawansowaną edukacją globalną. Przed każdym kolejnym wydarzeniem będą oczywiście osobne zapisy, a udział w przynajmniej 5 takich spotkaniach Klubu Globalnej Szkoły w ciągu całego roku gwarantuje certyfikat. Będzie tych spotkań przynajmniej 10, więc nie trzeba uczestniczyć we wszystkich, żeby otrzymać certyfikat. No i tym samym przechodzimy już do meritum naszego dzisiejszego spotkania, czyli do przedstawienia naszych wspaniałych prelegentek, które opowiedzą nam trochę o mądrym pomaganiu, co to jest i jak to można, a w zasadzie jak należy robić w szkole. Naszymi prelegentkami dzisiaj są Julia Orłowska. Możesz się przywitać, Julia. Cześć wszystkim, dzień dobry. Julia jest specjalistką do spraw edukacji w dziale edukacji PACH, jest też redaktorką i współautorką materiałów edukacyjnych w zakresie edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej, a także współzałożycielką i redaktorką treści w kolektywie Globalna Wioska. Drugą prelegentką jest Kalina Kabat, witamy Cię Kalino. Witam serdecznie, dzięki. Absolwentką Gender Studies i pracownicą humanitarną, trenerką edukacji globalnej, humanitarnej i antydyskryminacyjnej oraz autorką materiałów edukacyjnych i dziennikarką Fundacji Kosmos dla Dziewczynek. Więc oddaję głos teraz naszym dzisiejszym prelegentkom i zachęcam Państwa do aktywnego słuchania, a na koniec do zaangażowania w dyskusję na czacie i w pytania. To w takim razie dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie z Kaliną. Tak jak Ida wspomniała, obie z Kaliną działamy w Polskiej Akcji Humanitarnej, w dziale edukacji i na co dzień zajmujemy się między innymi właśnie edukacją o mądrym pomaganiu, ale również edukacją globalną, dlatego teraz ten tydzień edukacji globalnej jest taki szczególnie bliski nam obu i tutaj właśnie Centrum Edukacji Obywatelskiej, bo od 18 do 24 listopada, jak co roku, możemy wspólnie celebrować i świętować edukację globalną w Polsce, ale też na wskroś całej Europy. Mądre pomaganie, jak to robić w szkole. Plan naszego dzisiejszego spotkania. Postaramy się wykorzystać jak najlepiej ten czas, półtora godziny wspólnego dzisiaj. Nasz plan z Kaliną na dzisiejsze spotkanie jest taki. Na sam początek opowiemy sobie trochę, co my z Kaliną rozumiemy jako mądra pomoc, zarówno jako osoby prywatne, ale też osoby działające w dziale edukacji polskiej, akcji humanitarnej. Później troszeczkę opowiemy sobie, co to znaczy mądra pomoc, ale na zasadzie antyprzykładów, czyli pokażemy Państwu, dlaczego są takie sytuacje, w których pomoc pomimo dobrych intencji może szkodzić i postaramy sobie te przykłady nazwać, postaramy się je pokazać. Jednak na samych antyprzykładach i złych praktykach się nie skupimy, bo oczywiście też chcemy pokazać Państwu alternatywę i pokazać też, jak można robić tą mądrą pomoc na przykładach w jakościowy sposób w swoich szkołach i postaramy się też, żeby te przykłady były jak najbliższe Państwu praktyce. Postaramy się podać te przykłady oczywiście na jakichś przykładach, które są znane z naszych działań edukacyjnych, ale też z różnych doświadczeń nauczycieli, nauczycielek, z którymi
współpracujemy lub z którymi mieliśmy w ciągu naszego życia styczność. No i na końcu jeszcze sobie opowiemy troszkę o tym, jakim językiem posługiwać się przy akcjach charytatywnych i pomocowych. No i na końcu też zapraszamy Państwa do Q&A. Ale mimo, że Q&A jest na końcu, zachęcamy Państwa, żeby udzielali się Państwo podczas całego webinaru. Jeżeli mają Państwo jakąś niezgodę w sobie, to niech Państwo piszą, powiedzą, ja mam inne doświadczenie, jesteśmy na to z Kaliną jak najbardziej otwarte i nawet do tego zachęcamy. Oraz do dzielenia się pytaniami, refleksjami, jeżeli coś Państwa na przykład podczas samego webinaru zaskoczy. Na sam początek chciałabym tutaj z Kaliną powiedzieć Państwu, co rozumiemy jako mądrą pomoc, bo pomoc sama w sobie jako określenie jest chyba dość łatwe do rozpoznania, ale co się kryje pod mądra pomoc? Dla nas to jest pomoc, która nie utrudnia, nie upokarza i nie krzywdzi. Za chwilę sobie jeszcze opowiemy o tym, w jaki sposób może utrudniać, w jaki sposób może upokarzać i w jaki sposób może krzywdzić, ale jest to pokrótce taka pomoc, która przede wszystkim stawia w centrum osoby, którym chcemy pomóc. To jest to pomoc, która jest konsultowana z osobami czy organizacjami, które specjalizują się w danym temacie, w którym konkretnie chcemy pomagać. Jest to też pomoc dostosowana do potrzeb, uwzględniająca różnorodność ludzi, istot pozaludzkich, etc., etc. Jest to pomoc bez stereotypów, nie odbierająca sprawczości i no, tak jak wspomniałyśmy, pomoc, która nie krzywdzi. No i dla mnie i dla Kaliny, jak sobie tworzyłyśmy tą prezentację i w naszej codziennej praktyce, to mądra pomoc to przede wszystkim taka sztuka umiejętnego zadawania pytań. Ze względu na to, że w pomocy humanitarnej, która jest bliska zarówno Kalinie, jak i mnie, no i polskiej akcji humanitarnej per se, pomoc humanitarna bardzo często zaczyna się, a w sumie musi zacząć się przede wszystkim od diagnozy potrzeb. A diagnoza potrzeb to jest tak naprawdę też umiejętność stawiania pytań, ale też taka świadomość tego, komu te pytania należy zadawać. No ale jest to też coś nie tylko bliskie o pomocy humanitarnej, ale też przede wszystkim może być bliskie każdemu z nas w naszej codziennej praktyce, czy to prywatnej, czy też właśnie w kontekście organizowania różnych akcji charytatywnych, akcji pomocowych, przy jakichś okazjach, kiedy chcemy okazać jakiejś grupie lub osobie wsparcie. I tutaj na slajdzie mamy kilka takich pytań, które mogą być przykładem tego umiejętnego zadawania pytań. Jaka jest moja motywacja w ogóle, dlaczego chcę pomóc jakiejś osobie? Czy traktuję osobę lub grupę, której chcę pomóc po partnersku? Zadawanie sobie pytania w ogóle, z kim powinnam skonsultować daną akcję i z kim w ogóle skonsultować i koło zapytać, jakie są jej potrzeby, jakie są jego potrzeby. I to wszystko są pytania, które się cały czas generują, ale ta umiejętność stawiania pytań to jest też coś, co zawsze powinniśmy zacząć od siebie. W takim sensie, że kiedy zamierzamy podjąć się jakiejkolwiek akcji pomocowej, akcji wolontariackiej, czy akcji, która polega na organizacji akcji charytatywnej, to warto zaczynać od siebie, warto zacząć właśnie od tego pytania, dlaczego w ogóle chcę to robić, co jest moim nadrzędnym celem, ale też takiego pytania, co ja właściwie wiem o danym problemie, co ja właściwie wiem o danej grupie osób, co ja właściwie wiem o danym zjawisku. I czasami może być tak, że bardzo, bardzo, bardzo mocno chcemy komuś pomóc albo pomóc w odpowiedzi na jakieś wyzwanie, ale warto się zastanowić przed tym, czy nie mamy błędnych wyobrażeń o tym zjawisku, czy nie mamy błędnych wyobrażeń o danej grupie społecznej, której chcemy pomagać, no i zadać sobie pytanie, czy ja faktycznie postrzegam daną osobę lub grupę za równego partnera. No i też co wiąże się z tym zadawaniem pytań w mądrym pomaganiu? W mądrym pomaganiu nie ma uniwersalnych odpowiedzi. Nie ma uniwersalnych odpowiedzi w takim sensie, że to, co sprawdza się w jednej akcji charytatywnej, w jednej akcji pomocowej, niekoniecznie musi być, niekoniecznie jesteśmy w stanie to przełożyć na inną. I w każdej akcji charytatywnej, pomocowej trzeba brać pod uwagę indywidualną sytuację społeczną osoby, grupy osób, którym chcemy pomóc, ich wewnętrzną różnorodność, kontekst lokalny i zastanowić się, jak to nasze działanie może być właściwie skuteczne.
I też, co jest bardzo ważne dla nas w Mądrym Pomaganiu, dla mnie i Kaliny, co też było, co towarzyszy nam praktycznie nieustannie w rzeczach, które robimy na co dzień edukacyjne, to jest też taka mądra pomoc, która opiera się na umiejętności przyznania się do niewiedzy, czy umiejętności przyznania się do błędów. Mogą uwierzyć mi Państwo na słowo, że tutaj będą różne w tej prezentacji przykłady nieumiejętnej pomocy albo pomocy, która tak naprawdę mogłaby wyrządzać większą szkodę niż pomagać, ale zarówno ja, jak i Kalina w swoim życiorysie mamy też przykłady takich akcji, gdzie po prostu miałyśmy dobre intencje, ale nie do końca nam wyszło. I wydaje nam się, że w tym mądrym pomaganiu i w tym poszukiwaniu, stawianiu ciągłym pytań jest taki też ważny element, który polega na tym, że umiemy przyznać się do tego, że czasami nasze dobre intencje nie wystarczą i przyznać się do tej niewiedzy, przyznać się do tego, że kurczę, może coś nie wyszło. I też bardzo ważnym elementem tego mądrego pomagania jest to stawianie pytań przed, ale też stawianie pytań po. I te pytania też nam dzisiaj będą cały ten webinar towarzyszyć. I teraz Kalinę tutaj zapraszam do tego, żebyśmy sobie trochę ponazywały te rzeczy, które w tym mądrym pomaganiu niekoniecznie mogą wyjść. I wybrałyśmy sobie coś, co jest bardzo bliskie rzeczywistości szkolnej. Na pewno Państwo mieli do czynienia w swoich codziennościach szkolnych, na przykład ze zbiórkami różnego rodzaju, w tym zbiórkami rzeczowymi. I Kalina opowie trochę o tym, jakie mogą być zagrożenia zbiórek rzeczowych i na co warto uważać. No to zacznijmy od tego, że to, co może w zbiórkach być rzeczowych trudne, albo coś, co może się nie udać, to jest zła diagnoza potrzeb, albo w ogóle brak tej diagnozy. To znaczy sytuacja, w której zakładamy, że wiemy, co potrzebują inne osoby czy grupy. No, z naszej perspektywy to, co jest bardzo ważne, to to, żeby pomoc była dostosowana do tych potrzeb. Głęboko wierzymy, że osoby i grupy, które są w potrzebie, oraz organizacje, które z nimi współpracują, najlepiej wiedzą, czego tym osobom potrzeba. Myślę, że mogę powiedzieć za nas dwie, że głęboko wierzymy, że osoby w różnych kryzysach, także które doświadczają kryzysów humanitarnych, to eksperci i ekspertki od swojej sytuacji, to znaczy to od tych osób najlepiej będziemy, jakby dzięki nim możemy się dowiedzieć, jaka pomoc jest najbardziej potrzebna i możemy ją do tych potrzeb dostosować. Jest wiele takich przykładów zbiórek rzeczowych nietrafionych i myślę, że można byłoby wymienić takie jak okulary dla Afryki, jak książki po polsku, napisane po polsku czy przetłumaczone na polski, wysyłane do różnych krajów, między innymi znajdujących się na kontynencie afrykańskim. Czy na przykład zbiórka rzeczy, które można byłoby kupić na miejscu. To jest jedna i przy tym, co ważne, żeby uniknąć tej złej diagnozy potrzeb, to zadanie sobie najlepiej przed tą zbiórką rzeczową takich może trzech pytań na dobry początek. To znaczy, czy skonsultowałam się z odpowiednią osobą czy grupą osób? Czy to po prostu, co zbieram, jest moim wyobrażeniem o tym, czego na przykład potrzebują osoby, które doświadczyły powodzi? Czy odpowiadam na źródło problemu? No i jak długo te potrzeby będą aktualne? I tutaj też skorzystam z tego przykładu powodziowego. To znaczy w pewnym momencie w mediach pojawiła się taka informacja, że osoby, które doświadczyły powodzi, nie mają dostępu do wody, muszą korzystać z wody butelkowanej, więc bardzo dużo osób z całej Polski
zaczęło zbierać wodę butelkowaną, łącznie z tym, że była akcja, że można było je wysyłać paczkomatami. No tylko, że te potrzeby bardzo szybko się, jak się domyślacie, zmieniały i zdarzało się tak, że zanim osoby, grupy wolontariackie i aktywiści, aktywistki zebrały i wysłały wodę butelkowaną, to ona nie była już potrzebna i zupełnie inne rzeczy były potrzebne, czy to osuszacze, czy kalosze, czy farby do odbudowy, czy tam odmalowania mieszkań. Także to pytanie sobie warto zadać. Jak długo te potrzeby będą aktualne i czy zanim ja zrobię tą akcję i wyślę te rzeczy, czy dostarczę, to one wciąż będą potrzebne. Kolejną rzeczą, na którą warto zwracać uwagę, organizując zbiórki rzeczowe, to to, że one nie powinny być traktowane jako śmietnik. To znaczy, niestety, doświadczenie organizacji nie tylko humanitarnych pokazuje, że zbiórki rzeczowe często traktowane są jako okazja do wietrzenia szafy, tak zwanego, czy pozbywania się rzeczy, których wcześniej nie miałyśmy i nie mieliśmy okazji się pozbyć. Z przykładów najpierw poza Polski, po trzęsieniu ziemi w Nepalu, kraju, w którym na co dzień jest ciepło lub bardzo ciepło, były dostarczane na przykład kurtki zimowe albo suknie ślubne. No i myślę, że w ogóle suknie ślubne i kreacje wieczorowe to jest jakiś fenomen zbiórek rzeczowych, ponieważ podczas pomocy po eskalacji wojny w Ukrainie, w Polsce też wiele organizacji otrzymywało rzeczy, które nie były przydatne, były nieadekwatne, a także zdarzały się sytuacje, że były brudne albo zniszczone, albo dziurawe. I to, co z naszej perspektywy jest ważne, to to, żeby edukować i głośno mówić o tym, że to nie jest okej, żeby zbiórki rzeczowe właśnie tak traktować. I przed taką właśnie organizacją też zbiórki rzeczowej można sobie zadać takie pytanie. No dobrze, kto zajmie się sortowaniem tych przedmiotów? Czy na przykład ja jako osoba, która organizuje zbiórkę, będę miała czas, siłę i miejsce też na to, żeby te przedmioty sortować? Czy może nieposortowane planuję przekazać organizacji i jakie to ma konsekwencje? Czy w trakcie tej akcji podkreślałam, jakich przedmiotów potrzebujemy, czy może bardzo enigmatycznie mówiłam, czy pisałam o tym, co jest potrzebne. No i też pytanie, co się stanie z niepotrzebnymi rzeczami? I to ponownie doświadczenie różnych organizacji, które stanęły przed takim problemem, kto będzie utylizował odpady. To znaczy, co się stanie z tymi wszystkimi niepotrzebnymi, brudnymi, zniszczonymi rzeczami, które dostaliśmy od osób? Kto je wywiezie i kto się tym zajmie? No i trochę o tym już wspomniałam, ale kolejną rzeczą jest właśnie w przypadku zbiórek rzeczowych są problemy, nazwijmy to około logistyczne. To znaczy to, co się stanie z tymi rzeczami po tej akcji, tak? Jakie będzie dalsze życie tych przedmiotów? Czy, tak jak już wspomniałam, czy organizacja, do której je przekazujemy te rzeczy, czy ona ma jakieś pomieszczenie? Czasami, i tak było też w przypadku eskalacji wojny w Ukrainie, to były potrzebne całe hale. No jeśli mamy do czynienia z halami, tak, pełnymi rzeczy, są potrzebne osoby, które będą sortować te rzeczy i nie tylko w takim sensie odkładać złe od dobrych, ale także oddzielać, nie wiem, szczoteczki do zębów od ubrań, czy papieru toaletowego, czy jedzenia, no a także cała logistyka związana z zabezpieczaniem tych rzeczy, jak chociażby
opłata osobie, jakiemuś ochroniarzowi czy ochroniarce, który tych rzeczy pilnuje. Więc warto też o takich rzeczach myśleć i też zadawać sobie takie pytanie, okej, co będzie potem i co się stanie z tymi rzeczami. I takie pytanie, które też przy tym sobie warto jest zadawać, tak, w takich tematach właśnie około logistycznych, to jest tak, czy na przykład, czy koszt transportu nie jest za duży i czy w ogóle jest możliwy transport i czy ten transport ma sens, to znaczy, czy jesteśmy przekonane, czy przekonani, że to jest sensowne, żeby na przykład z Białegostoku, bo tutaj zauważyłam, że mamy uczestniczkę z Białegostoku, czy jest sens, żeby 400 km czy 500 na Dolny Śląsk wysyłać butelkowaną wodę? Czy może lepiej jest, żeby jakaś organizacja czy inne osoby aktywistyczne kupiły tę wodę jakby w granicach województwa dolnośląskiego, tak? Gdzie będą składowane te przedmioty? Zarówno kiedy ja organizuję akcję, jak i kiedy wyślę też te rzeczy. I tak jak wcześniej, jak długo te potrzeby będą aktualne. I kiedy myślimy też o zbiórkach rzeczowych, zarówno kiedy mamy do czynienia z wysyłką, znaczy głównie może jeśli mamy do czynienia z wysyłką za granicę, to jest ważne, żeby posiadać taką świadomość, że nasza pomoc rzeczowa może destabilizować lokalne rynki i utrudniać życie lokalnym przedsiębiorcom czy przedsiębiorczyniom. I jest wiele takich przykładów też z sektora pomocy humanitarnej, kiedy na przykład ryż był przywożony z zupełnie innych jakby krajów, nie tych, które zmagały się z kryzysem, a to sprawiało, że lokalni rolnicy i rolniczki jakby nie sprzedawali tego ryżu, który wcześniej wyhodowali, więc te osoby jakby traciły źródło dochodu, a tym samym były później uzależnione od pomocy dostarczanej przez organizacje jakieś pozarządowe czy humanitarne. Dlatego w kontekście tych zbiórek rzeczowych też warto się zastanawiać, czy nie da się kupić tego na miejscu, albo jakie konsekwencje będzie miało to, że będziemy to właśnie transportować na duże odległości. Oprócz tego warto się zastanawiać, czy da się może zaangażować lokalnych aktorów, tak? Czyli osoby, które na co dzień pracują w danym miejscu, na przykład inne osoby aktywistyczne czy organizacje pozarządowe, no ale także czy produkty kupione u nas będą odpowiadały w danym kontekście. Myślę, że takim flagowym przykładem jest kwestia wieprzowiny i na przykład nie wiem, pasztetów wieprzowych czy mięsa wieprzowego wysyłanego osobom muzułmanom i muzułmankom, które tego mięsa nie spożywają. Więc to mamy na myśli, mówiąc, czy produkty kupione u nas będą odpowiadać lokalnym kontekstowi, albo to, co wspomniałam wcześniej w kontekście Nepalu, no czy wysłanie kurtek zimowych w miejscu, kiedy nigdy nie jest na tyle zimno, tak? Czy to ma sens? Więc to tyle, jeśli chodzi o zbiórki rzeczowe, o takie rzeczy, które mogą tutaj pójść nie tak i pytanie, które sobie warto zadawać. I teraz Julia opowie o, myślę, że bardzo popularnym i coraz popularniejszym wśród młodzieży wolontariacie zagranicznym. Ja też odnośnie tego, co powiedziała Kalina, ten temat zbiórek rzeczowych jest bardzo bliski naszej organizacji, ponieważ jedynym wyjątkiem była eskalacja wojny w Ukrainie, ale nasza organizacja unika robienia zbiórek rzeczowych i też wielokrotnie nawet jako dział edukacji PAH w Toruniu spotykałyśmy się z tym, czy spotykaliśmy, że osoby w szkołach, osoby nauczycielskie
robiły zbiórkę rzeczową, na przykład zabawek dla dzieci w jakimś państwie, albo właśnie, tak jak Kalina wspomniała, dość kuriozalna sytuacja, kiedy osoba zrobiła zbiórkę książek polskojęzycznych, którą chciała wysłać za granicę. No i zdarzają się takie sytuacje, kiedy takie osoby przychodzą do organizacji pozarządowych, wspominają, że zorganizowały taką zbiórkę i pytają się, a wręcz czasami nawet bardzo mocno naciskają na to, że czy moglibyśmy zorganizować transport i dostarczyć to w odpowiednie miejsce i się potem tym zająć. No i później czasami takie osoby też się bardzo dziwią, jak organizacja pozarządowa odmawia, albo czasami wręcz nawet zdarza się, że budzi to pewną frustrację, ale dlatego też, tak jak wspomniała Kalina, bardzo dobre jest najpierw konsultowanie się jednak z tymi organizacjami pozarządowymi, albo najpierw kontaktowanie się z tymi osobami, które są bezpośrednio dotknięte danym zjawiskiem, żeby mieć pewność, że akcja, którą robimy, ma uzasadnienie i że później nie będziemy po prostu szukali jakiegoś dostawcy, który to przewiezie, tylko faktycznie odpowiemy na źródło jakiegoś problemu, który ma miejsce w otaczającej nas rzeczywistości. A innym przykładem, z którym też się borykamy jako organizacja humanitarna, ponieważ bardzo dużo osób pyta na przykład Polską Akcję Humanitarną, czy organizujemy wolontariaty zagraniczne, to my też jako Kalina chciałobyśmy tutaj poruszyć ten temat przedstawienia wolontariatów zagranicznych też w takich kontekstach szkolnych uczniom i uczennicom jako właśnie dobry przykład dobrego pomagania, bo z góry już jako drobny spoiler powiem, że wolontariat zagraniczny może być jakościowy, może być czymś dobrym, ale jednak w otaczającej nas rzeczywistości jest bardzo dużo wolontariatów zagranicznych, które jednak w gruncie rzeczy mogą szkodzić w miejscach, do których chcemy jechać. A dlaczego? Powiemy to też na kilku przykładach i powiemy, na co warto uważać. Jeżeli mówimy o wolontariatach zagranicznych, jest to przede wszystkim ogromne, ogromne zjawisko w otaczającej nas rzeczywistości. Coraz więcej osób podróżuje, nawet już po COVID-19, już powolutku wracamy do skali, no jeśli nie przekroczyliśmy skali podróżowania, jaka była przed pandemią. No i też coraz bardziej popularnym zjawiskiem dzieje się wyjeżdżanie właśnie na wolontariaty zagraniczne, szczególnie w tym okresie, jeżeli są tutaj nauczyciele i nauczycielki w szkołach średnich, w tym okresie przed pójściem na studia, ale albo w trakcie studiów. No i są oferowane różne wolontariaty zagraniczne, czy to wolontariaty, które mają postać wolontariatów czasami dla studentów medycyny, czy to wolontariaty dla osób, które chcą pracować w szkołach, czy to wolontariaty w postaci działania na rzecz lokalnej fauny i flory. Tylko że bardzo często te wolontariaty są organizowane w taki sposób, że ignorują lokalne konteksty i tak naprawdę jadąc w jakieś miejsca za granicę na wolontariat, możemy odbierać pracę lokalnym specjalistom i specjalistkom, zamiast faktycznie pomagać długoterminowo, jakościowo na miejscu. I według raportu ONZ The Scope and Scale of Global Volunteering, globalna siła robocza non-profit w tym sektorze wolontariatów zagranicznych stanowi równowartość 109 milionów pracowników w pełnym wymiarze pracy. 109 milionów osób, które żyją w różnych społecznościach, są specjalistami, są nauczycielami i nauczycielkami, są lekarzami, są na przykład osobami pracującymi w jakiś sposób fizycznie, ale ze względu na to, że wolontariat zagraniczny stał się tak bardzo popularny we współczesnym świecie i też reklamowany jako możliwość pomocy, a jednocześnie podróżowania, doświadczania świata, możemy tak naprawdę jedąc na takie wolontariaty być bardziej atrakcyjną osobą do zatrudnienia czy do przyjęcia pod swoje skrzydła niż lokalny pracownik, który za te pieniądze, które my ładujemy w kupno biletów lotniczych, które my ładujemy w miejsce wynajęcia jakiegoś lokalu,
Wtedy jesteśmy bardziej atrakcyjną siłą roboczą, darmową, która się też tak naprawdę bardzo szybko rotuje. Dlatego ten wolontariat zagraniczny, który jest niejakościowy, może tak naprawdę bardziej szkodzić lokalnym rynkom niż ich wspierać. No ale żeby uniknąć takiej sytuacji, to warto sobie zadać pytanie, jak już planujemy, czy chcemy reklamować wolontariaty zagraniczne jako coś, co może być jakościową formą pomocy, warto sobie zadać pytanie, czy koszt mojej podróży nie przewyższa pożytku, jaki wniosę do danej społeczności, albo czy też możemy zadać sobie pytanie, czy na miejscu nie ma specjalistów i specjalistek, którzy mogliby być opłacani za te pieniądze, które my poświęcimy, żeby w ogóle dotrzeć w dane miejsce, w którym ten wolontariat zagraniczny jest organizowany. W ogóle też powiem, że tutaj na prawej stronie naszego ekranu te zdjęcia, którymi się posługuję, pochodzą z profilu, który nazywa się Barbie Savior. I Barbie Savior to jest taki profil ironiczny na Instagramie, który zresztą bardzo, bardzo polecam, bo to jest właśnie profil o nazwie Barbie Zbawicielka, która opowiada o paradoksach pomocowych, opowiada o zjawiskach takiej niejakościowej pomocy na przykładzie po prostu Barbie, która doświadcza przygody, która postuje na swoim Instagramie te różne swoje doświadczenia pomocy zagranicznej, jakby była żywą osobą, ale jeżeli sobie spojrzymy na te zdjęcia, to w gruncie rzeczy mogą nam się przypomnieć też różne sytuacje z mediów społecznościowych, jakie my same znamy i sami znamy, jak robią to na przykład jakieś celebryci, nasi znajomi, czy osoby, które na przykład prowadzą jakieś też fundacje czasami, ale polecam ten profil, będzie on nam towarzyszył w tej prezentacji jeszcze nie jeden raz, a te zdjęcia skłaniają do refleksji i też do takiej autorefleksji, czy ja sama nie jestem przypadkiem taką Barbie Savior, jak zajmuję się swoją działalnością, tutaj organizuję zbiórki, organizuję akcje pomocowe, czy właśnie mam zamiar jechać na wolontariat zagraniczny. Z tymi wolontariatami zagranicznymi jest też tak, że bardzo często i coraz więcej pojawia się takich operatorów w stylu firmy czy organizacje pozarządowe, które nie traktują wolontariusza jako specjalisty, specjalistki, która może zrobić coś dobrego w innej części świata, tylko traktuje osoby jako klientów. I wolonturystyka, tak jak wspomniałam wcześniej, to jest ten wolontariat zagraniczny może być traktowany jako biznes, gdzie organizacje i firmy są tak naprawdę bardziej nastawione na potrzeby wolontariuszy i wolontariuszek niż osób, którymi się reklamują. I bardzo często w komunikacji takich firm lub organizacji widać to już na pierwszych jakby stronach ich komunikatów, które możemy zobaczyć, bo na przykład bardzo w nich podkreśla się, że jadąc na ten wolontariat zdobędziesz siatkę wspaniałych znajomych, jadąc na ten wolontariat zdobędziesz kompetencje przydatne ci na rynku pracy, jadąc na wolontariat przyczynisz się do zmiany świata. Tylko że w tych komunikatach biznesowych, gdzie bardzo często te wyjazdy zagraniczne przypominają już bardziej biura podróży niż faktycznie jakąś formę pomocy, bardzo duży nacisk kładzie się właśnie na te nasze doświadczenia jako wolontariuszy i wolontariuszek, a bardzo mało mówi się o tych osobach, których rzeczywiście chcemy pomóc, czy o tych społecznościach, a jak już, to są one raczej z takimi podstawkami do tego, żeby dobrze zareklamować tą podróż, niż osobami, które są rzeczywiście włączone w to, żeby w ogóle to działanie tej organizacji prowadzić. No i żeby rozpoznać, czy mamy do czynienia z faktycznie jakościowym wolontariatem zagranicznym, a reklamą jakiegoś biura podróży, które po prostu traktuje nas jak klientów, możemy sobie zadać pytanie, czy ta oferta wolontariatu zagranicznego nie brzmi jak reklama biura podróży? Możemy się zapytać, jaka organizacja i firma w ogóle zajmuje się organizacją tego? Czy ona jest na przykład, da się ją sprawdzić w jakiś sposób jej sprawozdania finansowe?
Czy ta organizacja jest faktycznie organizacją pozarządową, która zatrudnia osoby lokalne, czy jest to organizacja, która na przykład swoją siedzibę i ma w jakimś kraju, ale wysyła swoich wolontariuszy, wolontariuszki do naprawdę na różne kontynenty, ale tak naprawdę nigdy do czynienia z danym miejscem nie miała. No i oczywiście to pytanie, o którym wspomniałam przed chwilą, czyli na kogo jest położony nacisk w komunikacji? Na doświadczenia wolontariusza i wolontariuszki, czy na osoby, które są na miejscu? Kolejne zagrożenie wolontariatów zagranicznych, które mogą tak naprawdę bardziej szkodzić niż pomagać na miejscu, to jest wysyłanie za granicę osób, które nie mają odpowiednich kompetencji. Firmy oraz organizacje zajmujące się tak zwaną wolonturystyką, czyli tym wolontariatem zagranicznym połączonym z turystyką, stawiają bardzo często bardzo niskie wymagania osobom, które wysyłają za granicę. Bardzo często proces rekrutacji na takie wyjazdy zagraniczne jest bardzo krótki, bardzo szybko się dostaje odpowiedź i tak naprawdę nie są sprawdzane nasze kompetencje, które mamy do zaoferowania, tylko jest to jakaś ułuda, jakieś takie bardzo pozorne rekrutacje, w których na przykład musimy wysłać tylko odpowiedzi w jakimś bardzo krótkim formularzu, ale nie są sprawdzane nasze papiery, nie są sprawdzane nasze kompetencje. Po prostu wystarczy, że zapłacimy i możemy gdzieś pojechać. No i dochodzi do takich bardzo, bardzo złych sytuacji, kiedy na przykład na zagranicę do szkół, bardzo często zresztą do szkół, w których nawet nie ma, do szkół, gdzie naprawdę tak naprawdę nauczyciele są w danym miejscu i mogliby podjąć pracę, są zatrudniane osoby z zagranicy, które są wysyłane tylko i wyłącznie dlatego, że pochodzą na przykład, nie wiem, z Polski, z jakiegoś państwa europejskiego i lecą do jakiegoś kraju, nie mając żadnego wykształcenia pedagogicznego, nie mając, często nawet takim osobom nie sprawdza się tego, czy były nie karane w rejestrach, a pozwala się im pracować z młodymi ludźmi. Bardzo często te osoby też, na przykład dochodzi do takich sytuacji, kiedy te osoby jadą na przykład nauczać języka angielskiego w momencie, kiedy w danym kraju tak naprawdę język angielski jest językiem urzędowym i wiele osób lokalnych ma o wiele większe kompetencje językowe w danym zakresie niż my, którzy przyjeżdżamy jako wolontariusz, wolontariuszka z Europy tylko i wyłącznie dlatego, że chcieliśmy mieć doświadczenie wolontariatu zagranicznego. Ale też są jeszcze bardziej groźne sytuacje w kontekście medycyny. W niektórych państwach europejskich zdarza się to tak, ale nie tylko europejskich, że za granicę na wolontariaty są do szpitali wysyłane osoby, które są studentami i studentkami medycyny. Była też taka sytuacja z panią, która nazywa się Rene Bach, która była nastolatką, która w Ugandzie założyła klinikę dla niedożywionych dzieci. W tej klinice finalnie wylądowało ponad 900 młodych osób. I finalnie, ze względu na to, że ta osoba nie miała żadnych kompetencji do prowadzenia tej kliniki, jedyne na czym opierała swoją ekspertyzę to to, że była osobą z Europy, która chciała zrobić coś dobrego dla świata, ale też w dużej mierze nie mając do tego odpowiednich kompetencji. W tej klinice 105 osób z tych ponad 900, które wylądowało, niestety zmarło. 105 dzieci. No i cała sprawa skończyła się w sądzie tym, że matki pozwały Rene Bach za jej aktywność w danym miejscu. No i są takie pytania, które warto by było sobie zadać, kiedy jedziemy do danego miejsca, chcemy pojechać na wolontariat zagraniczny. To moim zdaniem jest bardzo proste pytanie, czy w ogóle ja jako osoba zostałabym dopuszczona do tej samej pracy w miejscu mojego zamieszkania? Czyli jeżeli chcę pojechać na wolontariat jako nauczyciel, nauczycielka za granicę,
czy ja chciałbym pojechać na wolontariat do szpitala za granicę, to czy ktoś dopuściłby mnie na taki wolontariat w Polsce? Jeżeli nie, to z góry tak zalecamy z Kaliną, żeby zapaliła się jakaś czerwona lampka, ze względu na to, że w wolontariatach zagranicznych niektórych firm, niektórych organizacji promuje się wolontariat zagraniczny jako coś, gdzie możemy zdobyć jakieś kompetencje, ale zadajmy sobie pytanie, czy nie przypomina to bardziej wykorzystywania tych osób do zdobywania jakichś kompetencji, gdzie naraża to w jakiś sposób ich dobrostan, czy życie psychiczne, czy życie fizyczne. Kolejna rzecz, no to jest też to, czy organizacja, firma, która organizuje wolontariat, w ogóle sprawdziła moje kompetencje. Jeżeli to sprawdzenie jest bardzo krótkie, to raczej nie jest to organizacja, z którą warto współpracować i też powinna nam się zapalić czerwona lampka. I ostatnia rzecz, na którą warto uważać przy tych wolontariatach zagranicznych, to jest brak partnerskiego podejścia. Niektóre firmy lub organizacje wolonturystyczne zamiast pomagać mogą szkodzić lokalnym społecznościom lub wykorzystywać ich sytuację do własnego zysku. Na przykład są też przypadki takich wolontariatów zagranicznych, gdzie osoby jadą w jakieś miejsce, żeby zbudować szkołę, po czym okazuje się, że ta szkoła stoi przez na przykład bardzo długi czas nieużywana, bo nie ma zasobów finansowych na to, żeby zatrudniać do niej nauczycieli. Zdarzają się takie sytuacje, gdzie na przykład w kontekście pomocy dzikiej przyrodzie, pomocy faunie i florze, na przykład zwierzętom, w danych miejscach zwiększa się ilość okaleczonych zwierząt tylko i ze względu na to, i wyłącznie ze względu na to, że jakieś osoby znalazły w tym sposób na biznes i osoby płacą bardzo dużo pieniędzy, żeby wyjechać na ten wolontariat zagraniczny, ale żeby były pieniądze, żeby był popyt na daną usługę, musi być też jakby ta sytuacja kryzysowa. Więc są takie sytuacje, gdzie wolontariat zagraniczny pogłębia problemy w miejscach lokalnych. Tak też było na przykład z sierocińcami, gdzie tak naprawdę w niektórych państwach liczba osieroconych dzieci malała na przestrzeni lat, ale liczba sierocińców się zwiększała. Taka sytuacja miała na przykład miejsce w Kambodży ze względu na to, że było to traktowane jako biznes i wolontariusze z państw europejskich, z zachodu przyjeżdżali do Kambodży, żeby działać tam edukacyjnie. No i zdarzały się sytuacje, że dzieci były odbierane rodzinom, czy rodzice sami wysyłali dzieci do tych sierocińców ze względu na to, że było to traktowane jako była to jakaś ułuda uzyskania lepszego dostępu do edukacji, no ale celem tych wolontariuszy wcale nie było, żeby osób, które lądowały w sierocińcach, było coraz więcej, tylko ich celem było, żeby intencje ogólnie były dobre, no ale dlatego tak bardzo z wolontariatami zagranicznymi trzeba uważać. No i jakimś takim dobrym pytaniem, jakie należy sobie zadać przed reklamowaniem na przykład też osobom uczniowskim wolontariatów zagranicznych jako czegoś dobrego, to jest to, czy lokalne osoby i organizacje są włączone w organizację takiego wolontariatu oraz czy dana firma lub organizacja podkreśla sprawczość oraz godność danej społeczności, czy po prostu używa ich zdjęć do własnej komunikacji, do budowania własnego wizerunku firmy czy organizacji pozarządowej, żeby też w jakiś sposób zachęcać ludzi do tego, żeby na tym wolontariacie zapisali i często płacili też niemałe pieniądze. Oczywiście wolontariat zagraniczny to jest jeden z różnych typów wolontariatów, no i tutaj też Centrum Edukacji Obywatelskiej ma też publikację, a raczej stronę, w której piszą o wolontariacie młodzieżowym w sytuacji kryzysowej, na przykład właśnie w takich sytuacjach, jak miała miejsce na południu Polski. No i tutaj też jest wiele zagrożeń, na które warto uważać, ale jako że z Polską Akcją Humanitarną bliższe nam są te konteksty zagraniczne, to opowiedziałyśmy troszeczkę
o tych kwestiach związanych z zagranicznym wolontariatem. Tym bardziej, że na pewno część z Państwa może ma takie doświadczenie, że szkoły zapraszają osoby organizujące takie wolontariaty, jeżdżące też na przykład misyjnie, i myślę, że te wszystkie pytania, które zasugerowałyśmy wcześniej, mogą się przydać też w takich kontekstach. I oddaję głos Kalinie, żeby też opowiedziała, żebyśmy przeszli trochę z tych negatywnych przykładów do trochę zasiania jednak nadziei, że pomoc może być wartościowa, pomoc może być mądra i że jest wiele dobrych praktyk, które możemy wnosić do naszych szkół. Super. To ja zaczęłabym od tego, czego nie dodałam przy zbiórkach rzeczowych, a które uważam za dobrą praktykę, to znaczy otwartość. Otwartość na to, że organizacje czy osoby, które doświadczają kryzysu, mogą mi powiedzieć rzeczy, które nie będą mi się podobały. To znaczy, że ich potrzeby będą zupełnie inne niż ja sobie wyobrażałam. To znaczy, że może być tak, że ja planowałam zebrać na przykład artykuły szkolne, no i też pomyślałam sobie, o, dzieci chętnie się podzielą artykułami szkolnymi z innymi dziećmi, bo to jest też może łatwo wytłumaczyć, a organizacja mówi, że ma nadmiar artykułów szkolnych i ona potrzebuje nowych butów sportowych i że to jest jasno podkreślone, że te buty mają być nowe. Spotkałam się z taką właśnie organizacją, która w trakcie eskalacji wojny w Ukrainie jakby jasno podkreślała, że ona jakby przekazuje swoim jakby osobom, dla których pracuje, tylko nowe rzeczy najwyższej jakości, tłumacząc to tym, że tak są, w taki sposób chcą zapewnić jakby godność osobom, które na przykład straciły wszystko. I wydaje mi się, że te rzeczy jakby często mogą być trudne dla nas jako osób, które chcą się angażować, bo mogą się okazać, że to nasze zaangażowanie będzie trudne albo niemożliwe ze względu na to, co usłyszymy. Bardzo często organizacje mówią albo sugerują, żeby robić zbiórki finansowe zamiast na przykład zbiórek rzeczowych. I my uważamy, że te zbiórki finansowe to jest dobra praktyka. Wynika to między innymi z tego, że wierzymy, to co powiedziałam wcześniej, że osoby, które doświadczają kryzysu, najlepiej wiedzą, co jest im potrzebne i że te potrzeby mogą różnić się między konkretnymi rodzinami i to, że one na przykład dostaną pomoc finansową, a nie rzeczową, sprawi, że ta pomoc będzie bardziej trafiona i ponownie, że będzie to pomoc, która umożliwia jakby dbanie o godność innych osób. W sektorze pomocy humanitarnej odchodzi się właśnie od dystrybucji rzeczowej na rzecz wsparcia gotówkowego. Czasami jest to wsparcie na konkretne cele, to znaczy bony do konkretnych sklepów, w których można sobie na przykład kupić wyposażenie do domu, albo to są bony na zakup żywności. One jakby bardzo często takie bony ograniczają czy uniemożliwiają zakup alkoholu i papierosów. No albo jest też taka pomoc, która te dwa ogranicza, ale też jakby pozwala osobom kupować to, co uznają za słuszne, biorąc pod uwagę, że to czasami mogą być bardzo trudne decyzje także dla osób, które te pieniądze dostaną. Ale dlatego właśnie organizacje bardzo często i coraz częściej sugerują zbiórki finansowe. No i kiedy myślimy o zbiórkach finansowych w murach szkolnych, no to taką dobrą praktyką jest to, żeby myśleć o nich szerzej. To znaczy, że to nie musi być koniecznie chodzenie od klasy do klasy i zbieranie pieniędzy do puszki, chociaż może, ale że można robić bardzo, myślę, też popularne w szkołach kiermasze czy wyprzedaże tak zwane garażowe. Można organizować koncerty charytatywne, z których dochód
zostanie przeznaczony dla danej organizacji, czy dla danej osoby, czy grupy. Czy można jakby zapraszać do udziału w wydarzeniach, z których jakby dochód ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony na wsparcie, czy organizować dyskoteki, w których na przykład część pieniędzy za wstęp zostanie też przeznaczona na wsparcie jakichś osób. Jeśli chodzi o wspieranie osób i grup osób, a nie organizacji, no to bardzo ważne jest też to, żeby sprawdzić, czy osoba lub grupa zgadza się, żeby wiecie, mówić głośno o tym, że ona jest na przykład w potrzebie wsparcia. Drugą bardzo ważną rzeczą jest to, przepraszam, bo u mnie się klikam, ale się nie zmienia. Super, dziękuję. Drugą bardzo ważną rzeczą to jest połączenie zbiórki z akcją edukacyjną, dlatego że głęboko wierzymy z Julią, że bez dbałości o ten kontekst edukacyjny i proświadomościowy sama akcja zbierania pieniędzy może utrwalać stereotypowy obraz o jakiejś osobie czy grupie ludzi. Jeśli zrobimy na przykład akcję zbiórka pieniędzy dla Afryki, tak? I w takich sytuacjach mnie się zawsze włącza pytanie, czy Afryka to państwo, no ale chodzi też o to, że jakby to może budować obraz kontynentu afrykańskiego jako biednego, takiego, który jest zawsze w jakimś kryzysie i z niczym sobie nie radzi. Dlatego uważamy, że jakby dobrą praktyką i bardzo ważne jest to, żeby pokazywać kontekst, czy to osoby, czy grupy osób, po to też, żeby jakby umożliwić budowanie solidarności i zrozumienia i właśnie żeby nie utrwalać stereotypów na przykład o tym, że jakieś osoby czy grupy ludzi są niezaradne, że brakuje im sprawczości albo że są niekompetentne. I taką wartością edukacji globalnej jest to, żeby tłumaczyć przyczyny i konsekwencje zjawisk i do tego bardzo, bardzo zachęcamy, żeby właśnie to pokazywać także przy zbiórkach, zarówno rzeczowych, jak i finansowych. Kolejna rzecz, to, która jest dobrą praktyką, to współpraca z wybraną organizacją, żeby uniknąć sytuacji, o których mówiła Julia, czyli że ja najpierw coś robię jakąś akcję, a potem szukam organizacji, która coś zrobi na przykład z rzeczami, które zebrałam czy zebrałem. Więc my zachęcamy do tego, żeby odezwać się do organizacji albo sprawdzać na ich stronach, bo one bardzo często w jasny sposób piszą o tym, jakiego wsparcia potrzebują i do jakiego wsparcia zachęcają. Dzięki temu też możemy się dowiedzieć, jaka pomoc będzie najbardziej skuteczna. Czy dana organizacja potrzebuje wolontariuszy i wolontariuszek, na przykład w organizacjach, które zajmują się integracją osób z doświadczeniem migracji. Na przykład organizacje zachęcają do przychodzenia na takie wydarzenia integracyjne, na przykład między społecznością polską a ukraińską. I to jest to, czego ta organizacja potrzebuje, tak? Albo organizacja tak zwana migrancka, która prowadzi kursy języka polskiego dla obcokrajowców i ona szuka wolontariuszy i wolontariuszek do tego, żeby być częścią na przykład kawiarni, no, w której się mówi po polsku. I to jest coś, na czym im zależy, tak? To żeby przyszły osoby i po prostu po polsku rozmawiały z innymi osobami, dla których polski nie jest pierwszym językiem. Albo w bardzo jasny sposób właśnie tak było w przypadku Polskiej Akcji Humanitarnej jakiś czas temu w przypadku powodzi, to znaczy, że
jakby PAH szukała firm, które robią konkretne rzeczy, czyli na przykład produkują kalosze albo osuszacze. I właśnie taka konkretna pomoc była potrzebna. Więc warto, to co jest z naszej perspektywy drobną praktyką, to jest właśnie współpraca z wybraną organizacją i to, co powiedziałam przed chwilą, otwartość na to, że to, co powie organizacja, może być trochę inne niż moje wyobrażenia, zanim napisałem czy napisałam do organizacji. I ostatnią rzeczą, ale bardzo ważną i dlatego Julia też powie o niej dłużej, to kwestia etycznej komunikacji o osobach i o miejscach i właśnie o tym, żeby to, w jaki sposób mówimy o osobach i czy o nich piszemy, czy w jaki sposób je pokazujemy na zdjęciach, żeby ona nie utrwalała stereotypów i nie tworzyła błędnego przekonania. I organizacje pozarządowe już kilkanaście lat temu wspólnie stworzyły coś, co nazywa się Kodeks do spraw obrazów i wiadomości dotyczących globalnego południa. Ale jak też zapewne Julia zaraz zaznaczy, nie tylko globalnego południa. I my też te materiały zarówno CEO, jak i Polskiej Akcji Humanitarnej dołączymy do wiadomości powebinarowej, żebyście mogły i mogli się z nimi zapoznać. Tak, też jeżeli będzie taka wola ze strony tutaj IDY z Centrum Edukacji Obywatelskiej, to jesteśmy skłonne podzielić się z Państwem prezentacją, która tu ma miejsce, żeby w razie czego do tych wszystkich informacji mogli Państwo wrócić, coś sobie przypomnieć albo przeczytać jakieś źródło, które tutaj sugerujemy jako jakościowe. Jeżeli chodzi o ten kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących globalnego południa, ale radziłabym spojrzeć sobie na ten kodeks jako ogólny wyznacznik dobrych praktyk, nie tylko w kontekście jakby akcji pomocowych, które są organizowane dla osób znajdujących się w innych częściach świata, ale też różnych grup znajdujących się w Polsce, na których rzecz bardzo często organizujemy różnego rodzaju zbiórki, akcje pomocowe, gesty solidarności. No i też co jest ważne, to z jednej strony mamy ten aspekt logistyczny tego, że robimy daną akcję pomocową, a z drugiej strony to jest właśnie to, co powiedziała Kalina, ten aspekt wizualny, ten aspekt komunikacyjny i ten aspekt edukacyjny wokół jest z naszej perspektywy tak samo ważny, co sama akcja, ze względu na to, że ona już na poziomie języka, na poziomie wizualnym kształtuje nasze podejście do danej grupy osób albo do danego problemu, wyzwania, zjawiska i chciałobyśmy się podzielić z Państwem paroma dobrymi praktykami w kontekście robienia takich wizualno-komunikacyjnych rzeczy wokół Państwa akcji w Państwa szkołach, ze względu też na to, że we współpracy naszej z różnymi szkołami jako Polska Akcja Humanitarna, czasami spotykamy się z sytuacjami, gdzie niekoniecznie spotykamy się z takim etycznym sposobem przedstawiania ludzi i miejsc na świecie. Dlatego nieustannie przypominamy o istnieniu kodeksu i zachęcamy osoby, żeby kształtowały swoje krytyczne myślenie w tym kontekście. Jedną z naszych sugestii, i tutaj znowu będzie nam towarzyszyć nasza Barbie Zbawicielka, będziemy pokazywać te przykłady z strony Barbie Zbawicielki jako te negatywne, a w miarę możliwości z naszych pachowych źródeł przedstawiać pozytywne przykłady, jak możemy wizualnie opowiadać i komunikacyjnie o pewnych problemach. No i jedna z pierwsza zasada, która jest dla nas bardzo ważna i to słowo pojawiało się już wielokrotnie podczas tej prezentacji, to jest to, żeby podczas robienia organizacji pomocowych zawsze podkreślać sprawczość i godność osób lub grupy, której pomagamy. Każda osoba, która bierze udział w organizacji akcji pomocowej, czy która po prostu jest jakimś biernym obserwatorem, ma pewne przekonania, ale też ta akcja może kształtować przekonania o pewnym zjawisku, problemie lub grupie osób. Pokazywanie osób, którym tak naprawdę chcemy pomóc w sytuacjach, w pozach, w kontekstach,
które są dla nich upokarzające i te osoby nigdy w życiu tak naprawdę nie wiemy, czy wydały zgodę, żeby zostać przedstawionym w taki sposób, może tak naprawdę kształtować niekoniecznie fajne zjawiska, a poza tym niekoniecznie jest to dobra strategia do budowania dużego zaangażowania wokół naszych akcji charytatywnych czy pomocowych. Ze względu na to, że szokowanie cierpieniem wydaje się jakąś strategią w robieniu działalności społecznej, w działalności charytatywnej, ale w gruncie rzeczy może odstraszać ludzi, może kształtować poczucie, tak, o którym wspomniała wcześniej Kalina, przedstawianie osób w niegodnościowych sytuacjach, może kształtować w ludziach poczucie, że te osoby nie umieją sobie same poradzić, więc dlaczego ja mam im pomagać? My jako Polska Akcja Humanitarna stawiamy na to, tym bardziej, że w naszej organizacji w 91% w biurach zagranicznych pracują osoby lokalne, czyli w Sudanie Południowym pracują Sudanki Południowe i Sudańczycy Południowi, w Jemenie, mieszkańcy Jemenu i mieszkanki. My stawiamy też w tej komunikacji na to, żeby podkreślać wpływ tych osób na dane zjawisko, na to, że te osoby same działają, same są sprawcze. No i też staramy się podkreślać to ze względu na to, że prawda jest taka, że my nie wysyłamy wolontariuszy za granicę, to właśnie te osoby działają na rzecz swoich własnych społeczności i dlatego tak ważne jest pokazywanie tego, pokazywanie ich sprawczości i pokazywanie tego, że te społeczności nie są bezradne. One nie jest tak, że bez naszej pomocy sobie nie dadzą rady w tej bardzo skomplikowanej rzeczywistości. Możemy być ich sojusznikami, sojuszniczkami, ale te osoby też są w stanie walczyć jakby o swoje. Jedyne, czego bardzo często wymagają, to jest współpracy i szacunku, więc w naszej komunikacji starajmy się tą sprawczość i godność podkreślać. Druga rzecz jest taka, że zachęcamy do tego, żeby szukać pomiędzy tymi osobami, dla których organizujemy daną akcję pomocową, solidarnościową, a osobami, które będą brać udział w akcji charytatywnej, akcji społecznej, żeby jednak szukać podobieństw pomiędzy nami, a nie różnic. Bo tak naprawdę niezależnie od tego, z jakich kręgów kulturowych pochodzimy, niezależnie od tego, w jakich sytuacjach społecznych się znajdujemy, wszyscy jako ludzie mamy te same potrzeby. Mamy potrzebę bezpieczeństwa, mamy potrzebę samorealizacji, mamy potrzebę zabawy, odpoczynku, tylko każdy z nas na świecie ma trochę inne drogi i możliwości ich zaspokojenia. W niektórych kontekstach, na przykład w kryzysach humanitarnych, czy w niektórych sytuacjach życiowych, nie mamy możliwości zaspokajania ich w jakiś sposób, w jaki byśmy sobie życzyli. No ale też w takich sytuacjach, kiedy podkreślamy te różnice, zamiast budować poczucia, że hej, ta osoba jest podobna do mnie, mógłbym się znaleźć tak naprawdę w tej samej sytuacji, pomaga też budować poczucie solidarności i pomaga budować takie poczucie, że działamy tak naprawdę we wspólnej sprawie, a nie działamy w sprawie, która jest odległa nam zupełnie w 100% i w sumie gdyby tylko nie moja dobra wola, to mogłoby mnie to nie obchodzić. Jeżeli budujemy poczucie, że jednak jesteśmy w tym wszystkim wspólnie, jesteśmy do siebie podobni, to o wiele łatwiej jest się zaangażować, niż mieć poczucie, że jesteśmy zupełnie innymi typami ludzi, którzy żyją w zupełnie innych rzeczywistościach. Zachęcamy też, żeby w jakichkolwiek akcjach społecznych używać zdjęć, co do których mamy pewność, że znajdujące się na nich osoby wyraziły zgodę na ich publikację. Często w naszych doświadczeniach, na przykład ze szkołami, widziałyśmy zdjęcia dzieci czy zdjęcia osób znajdujących się w upokarzających sytuacjach. Na przykład osób, nie wiem, bez ubrań, osób, które znajdowały się w sytuacji takiej, gdzie raczej byśmy podali drugiej osobie pomocną dłoń, gdybyśmy się znaleźli w tym kontekście, a nie robili komuś zdjęcie. No i dla nas taką dobrą praktyką jest w kontekście komunikacji wizualnej wokół akcji pomocowych, akcji zbiórkowych jest to, żeby po pierwsze mieć pewność, że zdjęcia, które wykorzystujemy, są zrobione za zgodą osoby, która się z nimi znajduje.
Druga rzecz to jest zadać sobie pytanie, czy sama chciałabym się znaleźć na takim zdjęciu w innym państwie, czy nie wiem, nawet na moim państwie, ale w jakiejś szkole i wisieć w taki sposób na plakacie. Jak obserwujemy sobie obrazy w różnego rodzaju zbiórkach, no są to obrazy różne i czasami to takie uwrażliwianie się w tym temacie, czy ja sama chciałabym być na tym zdjęciu pokazana w taki sposób, co mogliby sobie ludzie o mnie pomyśleć, pomaga sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to na pewno zdjęcie wypada użyć w trakcie zbiórki czy akcji, w której chcemy tak naprawdę pomóc tej osobie. Zastanówmy się, czy taka komunikacja wokół tego tak naprawdę by nam pomogła i czy sami chcielibyśmy się znaleźć na takim billboardzie, na takim plakacie, na takim poście na Facebooku. Kolejna rzecz, też w nawiązaniu do tego, co poprzednio, o dobrowolności, o tym, czy chcemy być przedstawieni w dany sposób, to jest przestrzegaj konwencji o prawach dziecka, unikaj wykorzystywania zdjęć dzieci i traktuj je podmiotowo i z szacunkiem. Bardzo nas cieszy trend w szkołach, że coraz większej ilości szkół jest coraz większa uważność na to, czy dzieci chcą być na zdjęciach robionych przez nauczycieli, czy nie. Ale podobne standardy stosujmy wobec dzieci, które znajdują się w trudnych sytuacjach, nie wiem, w sytuacji niepełnosprawności, albo wobec dzieci, które znajdują się tysiące kilometrów dalej, na przykład jak mamy na przykład komunikację wizualną w kontekście różnego rodzaju akcji skierowanych na zażegnywanie czy wspieranie osób w kryzysie w różnych państwach afrykańskich, w Ameryce Południowej, etc., etc. W mediach społecznościowych jest pełno zdjęć, gdzie są na przykład białe osoby jeżdżące do państw afrykańskich, które robią sobie zdjęcia z osobami nieletnimi z danego kraju i później te osoby wrzucają to na swoje media społecznościowe. Bardzo często bez pytania się w ogóle tych dzieci, czy chcą być na tym zdjęciu, bardzo często bez pytania się ich rodziców, czy chcą, żeby te zdjęcia zostały wykorzystane na czyimś profilu społecznościowym w internecie. No i znowu tutaj apel o to, żeby używać zdjęć, które sami chcielibyśmy użyć w kontekście do naszych dzieci, czy w kontekście do dzieci, które znajdują się na przykład, czy zrobilibyśmy to samo zdjęcie w naszej szkole, bo można sobie wyobrazić analogiczną sytuację, jak na przykład jakiś Amerykanin, czy nie wiem, osoba z Europy Zachodniej przyjeżdża sobie do polskiej szkoły, albo przyjeżdża, jest po prostu na ulicy w Krakowie, podchodzi do losowego dziecka, bierze je na ręce i robi mu zdjęcie ze sobą, żeby później wstawić na swoje media społecznościowe. Jeżeli taka wizja budzi w nas jakąś wewnętrzną niezgodę, to zalecamy, żeby przy akcjach pomocowych też nie wykorzystywać podobnych zdjęć. Kolejna rzecz to jest taka w komunikacji, dopilnować, żeby osoby, których sytuację przedstawiamy, miały możliwość opowiedzenia swojej historii osobiście. Też w komunikacji pomocowej możemy spotkać się bardzo często z obrazami osób, które mówią o jakichś problemach, przyjechali na przykład na, nie wiem, tydzień do jakiegoś miejsca i stają się automatycznie rzecznikami danej sprawy, a później po tym tygodniu wyjeżdżają z powrotem do swojego kraju, no ale już opublikowały film, w którym jako bohaterki danej sytuacji opowiadają o danym problemie, bardzo często ronią łzy, etc. Rozumiemy, to jest jakaś forma rzecznictwa, ale zachęcamy jednak też do tego, że jeżeli osoby, którym chcemy pomóc, mają w sobie gotowość mówić we własnym imieniu, mają w sobie gotowość opowiedzieć o tym, czego doświadczają, oczywiście jeżeli chcą, bo nie każdy chce, to żeby mogły to zrobić też swoim własnym głosem i żeby mogły się podzielić swoją historią. Zalecamy, żeby też w tej komunikacji, w różnych akcjach zbiórkowych nie czynić siebie bohaterami cudzych historii, bo te osoby też właśnie mają tą swoją godność, mają tą swoją sprawczość i my w Polskiej Akcji Humanitarnej staramy się na przykład w naszej komunikacji włączać do tej komunikacji osoby, które chcą na przykład opowiedzieć, podzielić się swoją historią, czy też zaangażujemy w mówienie o danych zjawiskach, danych problemach pracowników lokalnych z danych biur krajowych, czyli na przykład o sytuacji w Sudanie Południowym. Zachęcamy też, żeby wypowiadały się osoby pracujące na miejscu, które są Sudankami, Sudańczykami Południowymi.
No i jest to ostatnia rzecz, którą też podkreśliłam trochę przed chwilą, czyli pamiętajmy, dla kogo realizujemy akcję, nie stawiajmy się w roli czyichś wybawców czy wybawczyń. Zdarzają się sytuacje, oczywiście bardzo często podbudowywane dobrymi intencjami, ale kiedy osoby w kryzysie są wykorzystywane tak naprawdę jako narzędzie do budowania marki osobistej czy własnego samopoczucia, warto się zapytać i mieć tak z tyłu głowy, że warto jest traktować te osoby z szacunkiem. I świetnie na przykład zrobili to też Lekarze bez granic. Jest taki film, który nazywa się Anti-Racism: When You Picture Doctors Without Borders, What Do You See? I to jest film, który Lekarze bez granic zrobili w kontekście tego, że przez wiele lat ich komunikacja pomocowa przedstawiała właśnie na swoich billboardach, na swoich mediach społecznościowych osoby z Europy, osoby z Ameryki, które jeździły do na przykład państw afrykańskich, do Azji Południowo-Zachodniej i tam udzielały pomocy i były przedstawiane na zdjęciach jako właśnie te osoby sprawcze. A w tym filmiku była pokazana, że tak naprawdę za Lekarzami bez granic stoi bardzo dużo pracowników lokalnych, które pochodzą z danych społeczności, które same działają na rzecz tych społeczności. No i ja bardzo lubię ten film i bardzo Państwu go polecam, ze względu na to, że on świetnie przedstawia to zjawisko, o którym my mówimy i do czego zachęcamy w tej etycznej komunikacji w akcjach pomocowych, żeby podkreślać sprawczość i pokazywać, jak tak naprawdę dane osoby działają w własnej sprawie, a nie tylko pokazywać ich jako biernych odbiorców pomocy, bo to nigdy nie jest tak jakby proste. No i najważniejsza praktyka, jeżeli mamy taką możliwość, warto skonsultować komunikację danej zbiórki, danej akcji społecznej z organizacją lub grupą osób, której chcemy pomóc. Zawsze nikomu się krzywda nie stanie, jak podeślemy na przykład, jak chcemy plakaty, jak chcemy komunikować daną zbiórkę osobom, które są specjalistami w danym temacie, czy właśnie osobom, które my traktujemy jako specjalistów i specjalistki, czyli osoby, które są dotknięte danym problemem. Nic nam nie broni, żeby się skonsultować, czy to jest dla nich okej. No i pamiętajmy, że mądra pomoc to niezależność, tylko współzależność w naszym odczuciu z Kaliną, ale też naszego tutaj działu edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej. Bardzo nam zależy na pomocy, w której nie ma hierarchii lepszy, gorszy, tylko jest poczucie wspólnej sprawy i ta właśnie chęć wspólnego działania na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, gdzie nie robię tego dlatego, że uważam, że bez mojej pomocy sobie ktoś nie poradzi, tylko pomagam komuś ze względu na to, że czuję, że jesteśmy w tym razem i tylko jeżeli wszystkie osoby będą tutaj nawzajem siebie wspierać, to będziemy w stanie tworzyć społeczności, które są w stanie sobie poradzić z tymi trudnymi sytuacjami. No i na koniec zostawiamy Państwu pytanie do autorefleksji, bez oczywistych odpowiedzi i nie ma tutaj oczywiście odpowiedzi złych ani dobrych. Warto się zastanawiać zawsze, czego oczekujemy za pomoc. Jakby czego oczekujemy? Sprawiedliwego świata, może wdzięczności, docenienia, lepszego samopoczucia, karmy. Warto sobie to pytanie raz na jakiś czas zadawać i za każdym razem ta odpowiedź może być inna i to jest jak najbardziej okej. No i teraz jeszcze zanim przejdziemy do pytań i odpowiedzi, to chciałybyśmy zostawić Was czy Państwa z jakimiś materiałami, z których możecie skorzystać później. Teraz widzicie materiały CEO, po pierwsze scenariusze lekcji na lekcje polskiego i rozmowy o mądrym pomaganiu poprzez analizę mitu o Prometeuszu, czy scenariusze lekcji dla osób uczących angielskiego, jak tutaj te dwa, które widzicie, ale także ćwiczenia, które nie zajmują całej lekcji, a które też możecie zrobić, czyli tutaj widzicie między innymi takie ćwiczenie na czym się różni pomoc humanitarna od rozwojowej, wsparcia rozwojowego i czy
czy warto pomagać. My oprócz tego, i tak jak też Julia wspomniała, te materiały Wam udostępnimy. Dla osób, które chciałyby sobie jeszcze pogłębić wiedzę, to zachęcamy między innymi do zapoznania się z publikacją Jak daleko sięga Twoja chęć pomocy, która mówi więcej o samej pomocy humanitarnej, o jej historii, o tym, jak ona na co dzień wygląda i obala mity na jej temat. Bo myślę, że bardzo wiele jest mitów właśnie wokół tego, kto pomaga komu i dlaczego. Mamy także animację Sztuka Pomagania, która już od klasy 1-3, ale także starszym uczniom i uczennicom wyjaśnia, myślę, że w prosty i przystępny sposób, czym jest pomoc humanitarna. I także tutaj dołączyłyśmy też artykuł już wcześniej wspomniany przez Julię o wolontariacie młodzieżowym. Osób, które i organizacji, które piszą o pomocy, jest więcej. Tutaj macie stronę internetową Zanim pomożesz. To strona, która na początku zajmowała się głównie krytyką i tak, jakby uważnością na wolontariat zagraniczny, ale jak widzicie, mam nadzieję, tutaj na tym zrzucie ekranu, który wykonałam z ich strony, poruszają teraz jakby bardzo różne wątki, na typu zbiórki na chore dzieci, ludzkie dramaty, a biznes medyczny, tak? Albo pomaganie potrzebującym jako sposób na rozwój osobisty. Więc dużo jest takich tematów, które poruszają. No oprócz tego polecamy Wam, i tutaj wypisałyśmy odcinki podcastu Tolerancja to za mało, które w jakiś sposób dotykają kwestii pomocy, jakby pod bardzo różnymi kątami, ale nie tylko pomocy humanitarnej, ale także pracy z osobami migranckimi, czy właśnie kwestii integracji osób. Także bardzo, bardzo zachęcamy, i też w tej prezentacji, którą zostanie, jak się domyślałam, przysłana w PDF-ie, będzie można sobie klikać jakby linki, które odnoszą do konkretnych odcinków. I ostatnia rzecz, o której chcemy powiedzieć, to dla tych z Was, dla tych z Państwa, którzy chcą więcej dowiedzieć się o pomocy humanitarnej, ale także dla tych osób, dla których jest to ważne i chciałyby, żeby uczniowie i uczennice spotykały się z tym tematem w szkołach, to zapraszamy do lekcji pomagania, czyli takiego programu edukacyjnego Polskiej Akcji Humanitarnej, gdzie najpierw dowiadujemy się, uczymy się o pomaganiu i odpowiadamy sobie na takie pytanie, w jakich sytuacjach na świecie jest potrzebna pomoc humanitarna, czyli jakie i skąd ta pomoc humanitarna, i czy każda pomoc jest humanitarna, a także potem działamy poza klasą i tutaj dajemy Państwu wybór, czy to będzie działanie w formie akcji edukacyjnej, czy jakiejś konkretnej akcji, a może dwa w jednym. Także do tego Was bardzo serdecznie zapraszamy, i tutaj też są nasze maile, gdybyście miały jakieś też do nas pytania. I zostało nam jeszcze trochę czasu, więc zachęcamy do zadawania pytań, czy tak jak napisała Julia, do tego, żeby dzielić się swoimi refleksjami, czy zgodą, niezgodą na to, o czym mówiłyśmy. Ja Wam bardzo dziękuję za ten webinar. To było bardzo pouczające i bardzo ciekawe. I nie mamy bardzo dużo czasu, ale myślę, że wystarczy, żeby podzielić się jakimiś refleksjami. Część osób widzę, że już podzieliła się na czacie. Tutaj taką bardzo długą wypowiedź pan Paweł wysłał, opisując swoją działalność w ramach Szlachetnej Paczki, w którą włączył w szkołę, w której pracuje, i gdzie jest w stanie pomagać konkretnej osobie, konkretnej rodzinie czy konkretnym rodzinom, które
zna, co pozwala na lepsze poznanie ich potrzeb. To wydaje mi się, jest bardzo ciekawy przykład tego, jak to jest ważne, żeby poznawać potrzeby konkretnych osób. Potem widzę tutaj komentarz pani Bogusławy Grudzińskiej, na który już widzę, Kalina, odpowiedziałaś w sprawie góry grosza. No to jest, tutaj podaliśmy link do tego, co można więcej na temat tej akcji przeczytać. Wiecie, my też tutaj z Kaliną nie chciałyśmy siać jakiegoś defetyzmu, że w ogóle jakby jakiekolwiek akcje zbiórkowo-pomocowe są niejakościowe, ani nic takiego, ani też tym ostatnim naszym pytaniem o to, czego oczekujemy za udzieloną pomoc, nie zachęcamy do tego, żeby mówić, nie, niczego nie oczekuję, bo to jest bardzo naturalne, że każdy i każda z nas, ja osobiście jako osoba prywatna średnio wierzę w bezinteresowność per se. Uważam, że oczywiście wspieranie siebie nawzajem jako ludzie może nam dawać bardzo miłe poczucie w środku, dawać nam to lepsze samopoczucie i że to jest też jak najbardziej okej. To jest oczywiście, że okej. To, że oczekujemy też jakiegoś docenienia za to, że komuś pomogliśmy, też jest jak najbardziej okej i nie zachęcamy tutaj w żadnym wypadku do samobiczowania się za takie myśli czy takie emocje, bo one są naturalne i są wewnątrz nas. Zachęcamy tylko przede wszystkim do tego, żeby przy tym lepszym samopoczuciu pamiętać też i żeby nie tracić z oczu tych osób, tych istot pozaludzkich, którym zamierzamy pomóc i żeby podchodzić do tego wszystkiego z takim bardzo partnerskim podejściem i żeby stawiać te pytania, które nam towarzyszyły przez całą to spotkanie. No tutaj pani Bogusława Grudzińska dosyć relewantny komentarz do tego zamieściła. Pracuję w wolontariacie, niczego nie oczekuję. Raduję się, że zrobiłam coś dobrego. To też jest jakiegoś rodzaju ciekawa postawa. Czy jeszcze jakieś pytania lub refleksje z państwa strony? Ja z mojej strony mogę powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo zbudowana tym, ile przykładów konkretnych działań, które można w szkole zrobić, przedstawiłyście i bardzo się cieszę, że to miało taki konkretny wymiar, który można dosyć sprawnie zastosować w rzeczywistości szkolnej, więc mam nadzieję, że ten webinar będzie przydatny dla nauczycieli i nauczycielek, dla nas wszystkich. Czy tutaj jeszcze widzę jakiś komentarz? Nie. Dobrze, więc jeśli nie ma więcej komentarzy, to bardzo dziękuję Państwu za obecność. O, tu widzę jeszcze Pani Iwona Pawłowska. Niesamowite uczucie, gdy otrzymuje się fotki i indywidualne podziękowanie, któremu udało się pomóc, nie ma nic bardziej budującego. Doświadczyłam tego na własnej skórze, również organizując szlachetną paczkę z przyjaciółmi i rodzicami uczniów. Widzę, że szlachetna paczka to jest bardzo popularny rodzaj akcji charytatywnej w polskich szkołach. Ja też pamiętam ze swojej szkoły. Tak jak powiedziałam, po całym festiwalu dostaną Państwo materiały na maila i będzie można poszerzyć sobie ten temat i dowiedzieć się więcej, jeżeli będą Państwo zainteresowani. A tymczasem myślę, że dziękujemy bardzo. Jeszcze raz przepraszam za problemy techniczne i mam nadzieję, że nie przeszkodziły w korzystaniu z tego webinaru tak najbardziej jak się da. Super, bardzo pięknie dziękujemy za zaproszenie i za wasz poświęcony czas i mamy nadzieję na do zobaczenia. Dokładnie, mamy nadzieję, że do zobaczenia. Lepiej tego nie mogłam ująć. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Jesteś nauczycielem, nauczycielką? A może dyrektorką? Dołącz. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości.